W Oraczach pod Ełkiem budowany jest klasztor sióstr karmelitanek bosych. W październiku 2007 roku odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego. Ponad rok po tym wydarzeniu do użytku oddano pierwszą część budynku. Siostry wprowadziły się tu niespełna miesiąc temu. Zakon karmelitanek jest klauzurowy o jednej z najcięższych reguł. Siostry przebywają w zamkniętym karmelu, czyli klasztorze z ogrodem. Nie mogą go opuszczać poza wyjątkowymi sytuacjami. Kontaktować się z gośćmi, a nawet rodziną, mogą tylko w rozmównicy przez kratę symbolizującą granicę. To stanowi takie oddzielenie materialne i jak gdyby zamyka tę przestrzeń tylko przeznaczoną dla nas. Podobnie jest w kaplicy. Karmelitanki uczestniczą w nabożeństwach w części oddzielonej od tej z ołtarzem. Msze święte są tu codziennie o godzinie 7 rano i mogą w nich brać udział wierni. Będą jednak oddzieleni od sióstr. Zdarza się, że do klasztoru trafiają dary. Darczyńcy kładą je w tak zwanym bębnie, obrotowej szafce. Siostry mieszkają w pokoikach nazywanych celami. W tej chwili mamy przygotowanych 6 cel dla sióstr, a jeszcze już jest dobudowana kolejna część w stanie surowym i w najbliższych latach myślimy powoli, sukcesywnie dokończenie tego budynku. Siostry w klasztorze spędziły pierwsze święta Bożego Narodzenia. Wiosną czeka ich kolejne zadanie – zagospodarowanie 4-hektarowego ogrodu. Ale praca to dla karmelitanek nic nowego. Siostry utrzymują się z ofiar oraz własnej pracy. Są to zwykle jakieś małe prace, które pozwalają nam też na zachowanie milczenia, samotności i właśnie na stworzenie takiej atmosfery, żeby one były też wykonywane jako modlitwa, te nasze prace wszystkie. Modlitwa wypełnia bowiem znaczną część dnia i na niej skupiają się karmelitanki. Wypraszają u Boga łaski w intencjach zgłaszanych przez różne osoby. Niektórzy przyjeżdżają osobiście. Ale też telefonicznie się kontaktują i wiele próśb dociera, czyli listownie, także jest stały taki kontakt i prośby są przesyłane. Obecnie w Karmelu pod Ełkiem przebywa 5 sióstr. Docelowo ma być ich 21. Taką maksymalną liczbę przewidują reguły zakonu.